Państwa, dotknął Pan problemu niesłychanie trudnego, problemu, bez bardzo głębokiego i zdecydowanego przejęcia władzy w Polsce przez, no dzisiaj, Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy tak, bo to jest jedyna w tej chwili, w moim najgłębszym przekonaniu, propaństwowo nastawiona partia, która zrzesza ludzi uczciwie myślących o państwie polskim. Zmiana sądownictwa to jest niestety przede wszystkim zmiana konstytucji. Musi być nowa konstytucja, żeby można było dokonać zmian istotnych, głębokich w sądownictwie, ponieważ ten system, który jest wytworzony na tle obecnie obowiązującej konstytucji, został uklepany, ugruntowany, udeptany przez Trybunał Konstytucyjny. W związku z powyższym ruszenie tego w tej chwili będzie niesłychanie trudne, a zmiany muszą być fundamentalne, proszę Państwa, bo prawdopodobnie konieczne jest zrealizowanie koncepcji zawodu sędziego jako ukoronowania kariery życiowej prawniczej. To znaczy cenzus wieku przede wszystkim dla sędziów. Sędzią można zostać powyżej, nie wiem, 35 roku życia, wcześniej wykazawszy się doświadczeniem w pracy jako adwokat, radca prawny, notariusz, nieskazitelnej pracy od strony zarówno merytorycznej, a więc znajomości prawa, jego realizacji, jak i etyczno-moralnej. I tu, czyli całkowita, fundamentalna zmiana systemowa, to jest pierwsza rzecz. Problem polega na tym, że dzisiaj sędziowie, głównie sędziowie młodzi, są zmuszani de facto poprzez funkcjonujący system do oportunizmu, najdalej idącego. Ci ludzie w ogóle nie kierują się zasadą, którą wpaja im się na studiach. Natychmiast po studiach, kiedy znajdą się w tym chorym systemie, o tej zasadzie zapominają, ponieważ widzą, że jej realizacja się nie opłaca. Otóż młodych ludzi na prawie uczy się, że kiedy studentów na Wydziale Prawa uczy się, że sędzia orzeka na podstawie prawa, stosując prawo, ale z drugiej strony opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu życiowym. O tym ci ludzie zupełnie zapominają. Tylko litera prawa. Efekt i jak najmniej odpowiedzialności. Efekt jest taki, proszę Państwa, że w konkretnej sprawie, o której Pan mówił, którą Pan zechciał przywołać, w sprawie państwa Bajkowskiego, orzekający w tej sprawie sędzia dostał opinię z rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, w mojej prywatnej opinii, niesłychanie tendencyjną i krzywdzącą tą rodzinę. Niesłychanie. Ale nie było w tej opinii napisane, poza tym, że była fatalna, niesprawiedliwa ocena tej rodziny, nie było napisane, co sędzia ma zrobić. Więc on zażądał uzupełnienia. On zażądał od psychologów uzupełnienia, wskazania, co on ma zrobić. Po co? Po to, żeby mu powiedzieć, ja miałem opinię. Proszę bardzo, ja za to nie odpowiadam. Taka była opinia biegłych z RODK. Ja wydałem postanowienie zgodne z opinią biegłych z RODK. I tak się stało. On zażądał uzupełnienia, dostał czarno na białym napisane, gdzie rodzina dysfunkcyjna, ojciec dominujący, zbyt dużo odpowiedzialności, razem opinię, która szczerze mówiąc była wewnętrznie sprzeczna, bo jak ojciec jest dominujący, to dzieciom nie daje się do odpowiedzialności, czyli dzieci nie odpowiadają same za siebie, wykonują polecenia ojca. Tam było napisane, że z jednej strony rodzina jest dysfunkcyjna, bo ojciec jest dominujący, a z drugiej strony dzieci mają za dużo swobody, czyli za dużo własnej odpowiedzialności w tym wszystkim. Pomijam, proszę Państwa, ten żenujący aspekt, dramatycznie dla tej rodziny krzywdzący, ale przede wszystkim było napisane, dzieci skierować do A. rodziny zastępczej, B. rodzinnego domu dziecka, C. domu dziecka, D. placówki tak zwanej do pogotowia opiekuńczego, krótko mówiąc. Sąd, mając tą uzupełniającą opinię RODK, orzeka dzieci do placówki, do pogotowia opiekuńczego, następnie do domu dziecka. Czyli najbardziej skrajne, ostre, brutalne rozwiązanie, jakie tylko możliwe było do zastosowania w tym przypadku, zupełnie się nie licząc z dobrem rodziny, dobrem dzieci, rzeczywistymi ich potrzebami itd., itd., itd. Po prostu drastyczna sprawa, ale co się dzieje? Proszę Państwa, ten sędzia nie myśli. On zaczął wydawać to, zaczął rozprawę w tej sprawie o godzinie 9.30, a o 10.00 ją skończył.
nie zadał tym rodzicom w zasadzie żadnych pytań. Zadał tylko pytanie, czy państwo macie coś do powiedzenia. Oni powiedzieli, uważamy, że opinie są dla nas krzywdzące, prosimy o umorzenie sprawy. I on zakończył postępowanie. Wydał postanowienie niszczące tą rodzinę. Proszę państwa, coś takiego w uczciwym, demokratycznym kraju jest po prostu niemożliwe. No, sąd okręgowy, jak to dostał do ręki, to oczywiście patrząc merytorycznie na sprawę, wszystkie te postanowienia sądu pierwszej instancji uchylił, stwierdzając, że a, w ogóle nie przeprowadzono postępowania dowodowego, bo żadnych innych dowodów nie wzięto pod uwagę, b, rodzicom nie zapewniono prawa do obrony, bo w tej sytuacji powinni byli mieć adwokata, a na tym etapie go nie mieli, bo się nie spodziewali, że mogą zostać tak skrzywdzeni przez państwo. Po prostu się tego nie spodziewali. Są normalnymi ludźmi, którzy wierzyli w to, że sprawy toczą się uczciwie i że sprawa obywatela jest naprawdę brana pod uwagę. No i się niestety przejechali. Ale sąd drugiej instancji, czyli okręgowy, uchylił to wszystko. Po czym wydał środek zabezpieczający, dzieci zostają w domu dziecka. Sam sobie zaprzeczył. Z jednej strony uznał ten dowód z opinii RDK za niewiarygodny i niewystarczający, a z drugiej strony pozostawił dzieci w domu dziecka. Dlaczego? No bo to jest na zasadzie fakty faktami, a racja musi być po naszej stronie. No niestety, proszę państwa, przykro jest mi powiedzieć, ale nie da się tego inaczej odebrać, niż na zasadzie chudźmy i tak zrobimy swoje. To jest po prostu wojna w tym momencie z systemem się toczy. I tą wojnę trzeba prowadzić konsekwentnie do końca i my będziemy ją prowadzić. Tylko niestety, powtarzam jeszcze raz, głęboka zmiana całego systemu z reformą Krajowej Rady Sądownictwa, z reformą metody powoływania sędziów na stanowiska, z kwestią odpowiedzialności tych sędziów za podejmowane przez nich działania. Dzisiaj sędzia za nic nie odpowiada. Odpowiedzialności sędziów, funkcjonowania prokuratury. Inna jeszcze rzecz. Oczywiście powrót z powrotem do tego, żeby rząd odpowiadał za prokuraturę. Bo to jest kpina, że w Konstytucji jest napisane, że rząd odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, a rząd wyrzucił prokuraturę ze swoich kompetencji. Mówi tak, my nie możemy dzisiaj odpowiadać, bo prokuratura jest niezależna. To przecież to jest kolejny sposób na pozbycie się odpowiedzialności za sprawy państwowe przez rząd. I to jest kolejne pole, na którym Tusk może mówić, ja za to nie odpowiadam, ja nie odpowiadam za wzrost przestępczości. Proszę do prokuratury, prokuratura jest niezależna. A jak prokuratura działa? Dokładnie tak fatalnie, jak powiedział to pan prezydent profesor Lech Kaczyński, kiedy wetował tą ustawę. Zaciśnięcie korporacyjne, całkowity brak odpowiedzialności, całkowity upadek etosu prokuratury, wzrost, głęboki spadek bezpieczeństwa obywateli. Wszystko to niestety dzisiaj się dzieje. Dokładnie tak, jak pan prezydent wtedy argumentował. Dlatego jedną naprawdę z pierwszych rzeczy, które zrobimy, kiedy uda nam się wreszcie odsunąć od władzy tych drani, bo my, proszę państwa, nie walczymy o to, żeby ich odsunąć dla władzy, dla odsunięcia ich od władzy. Nie. My walczymy o to, żeby oni wreszcie przestali rządzić, żeby przestali niszczyć państwo, żeby można było to państwo, które ma realizować sprawy obywateli, przywrócić na normalne tory, żeby ludzie wreszcie mogli powiedzieć, my byśmy chcieli, bo dzisiaj młodzi ludzie przede wszystkim stąd wyjeżdżają, a prawda jest taka, że Polska powinna ich tak kochać, jak oni ją kochają. Tego nie ma. I to musi zostać przywrócone. Musimy przywrócić państwu taki etos, jaki ono miało w II Rzeczypospolitej. Kiedy powstawał Centralny Ośrodek Przemysłowy, kiedy powstawała Gdynia, kiedy budowano zręby uczciwego, silnego państwa. My musimy po prostu do tego wrócić, a odsunięcie tych bandziorów PO od władzy jest tylko środkiem do celu. Dziękuję bardzo.